Cześć, Łukasz Sitek z blogu Realizacja Dźwięku Live. Postanowiłem przejść z formy pisanej na formę wideo. Jest ona prostsza, łatwiejsza dla mnie, a myślę, że w ten sposób będę w stanie dużo więcej i dużo szybciej do Was docierać. W ramach 9 Małopolskich Warsztatów dla Akustyków, w trakcie wykładu, który prowadziłem, używałem screenów z programu, który symuluje rozkład dźwięku w pomieszczeniu i część osób później pytało się mnie jeszcze raz, co to jest za program, jak się tego używa. Pomyślałem sobie, że chyba najłatwiej będzie po prostu nagrać filmik i pokazać Wam, jak wykorzystać to rewelacyjne narzędzie. Jest ono darmowe, to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, nie trzeba płacić za nie. Druga rzecz, o co chodzi w tym programie w ogóle. Nie jestem związany z firmą Meyer Sound, więc to nie jest żadna reklama. Jestem im wdzięczny za duże szkolenie, na którym byłem i również za nie zapłaciłem, więc od tej strony można powiedzieć, że no, propaguję ich produkt, bo jest świetny. Ale program nazywa się Map XT, kiedyś wcześniej nazywał się Map Online Pro. Idea jest taka, że firma Meyer Sound wzięła swoje głośniki i zmierzyła te głośniki z każdej strony, bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie. Dzięki temu powstał model rozkładu częstotliwości. Wszystkie te dane trafiły do dużego serwera i Meyer Sound postanowił zrobić program, dzięki któremu jesteśmy w stanie zobaczyć, co dzieje się z dźwiękiem produkowanym przez ten konkretny model głośnika w przestrzeni. No i te wszystkie zaawansowane rzeczy, czyli jak stworzyć projekt, zasymulować naszą przestrzeń koncertową, będę chciał Wam teraz pokazać w tym programie. Bardzo polecam zainstalowanie sobie i używanie tego programu, dlatego że nie jestem w stanie sobie wyobrazić scenariusza, którego nie można tutaj zasymulować. To znaczy, ponieważ ten program pokazuje również sposób, w jaki dwa głośniki ze sobą reagują. Do tego mamy mikrofony pomiarowe, to właściwie powiedziałbym, że jesteśmy w stanie przygotować i zestroić system offline, zupełnie przed koncertem, jeżeli znamy wymiary pomieszczenia. W 90% możemy spodziewać się takich rezultatów, jakie sobie tutaj wyliczyliśmy. W 90%, no ponieważ program nie oddaje idealnie odbić od ścian, od jakichś przeszkód. Z tego powodu oczywiście nie będą one wpływały na pomiar, natomiast będziemy widzieli osie głośników, będziemy widzieli strefy, do których kierujemy dźwięk i będziemy w stanie zobaczyć pokrycie dźwiękiem w danej częstotliwości na tym obszarze, na którym się spodziewamy. Jeżeli tworzymy strefy do głośnienia, na przykład frontfile, outfile, to będziemy w stanie na podstawie tego projektu zobaczyć, w jaki sposób te strefy korelują z systemem głównym. Dobrze, więc przerzucamy się teraz na ekran komputera i będę tłumaczył po kolei, w jaki sposób poruszać się w tym programie. Jedna jeszcze rzecz ważna, ja nie jestem szkoleniowcem firmy Meyer Sound absolutnie, nie mam żadnych certyfikatów na to, żeby Was uczyć. Ja chcę Wam pokazać narzędzie, które ja wykorzystuję praktycznie codziennie. Wtedy, kiedy pracuję z systemem Meyer Sound, to oczywiście obowiązkowo, natomiast bardzo często symuluję sobie różne rzeczy i zastanawiając się, co się wydarzy, kiedy zrobię tak, kiedy zrobię tak. W ramach małopolskich warsztatów, tak jak mówiłem, używałem tego do zrobienia screenów, czyli pokazania Wam rzeczy, które się dzieją. Mała wcinka odnośnie samej rejestracji programu i pobrania. W Google wpisujemy Map XT. Wchodzimy na stronę. Klikamy na link rejestracji. Oczywiście milion zakładek, cookies i tych innych rzeczy. Wypełniamy wszystkie dane i w ten sposób tworzymy konto. Konto nam jest potrzebne po to, żeby używać programu Map XT, więc nie ściemniajcie, podajcie prawdziwego maila, bo on później będzie loginem rejestracyjnym w tym programie. I kiedy pobierzecie plik, kiedy zarejestrujecie się, wtedy otrzymacie maila z informacją, skąd można pobrać oraz ze swoim loginem. Przechodzimy do samego programu Map XT.
i w ustawieniach settings na dole login to map XT server i tutaj podajemy swój login oraz hasło do logowania. I jak widać, ja mam już to, ja już jestem zalogowany. Oraz jeżeli chcielibyśmy coś zmienić w ustawieniach logowania, to w zakładce ostatniej help możemy, naciskając account management, otworzyć, przekieruje nas do strony Mayera, w której będziemy mogli zalogować się i dokonać jakichś zmian na naszym koncie. Więc teraz o co chodzi w tym programie? Główne okno, to środkowe sound field, to jest nasza przestrzeń, którą nagłaśniamy i tak o tym myślmy, że to jest po prostu tak jakbyśmy stali z boku sceny i patrzyli wzdłuż pola, które nagłaśniamy. Ja w tym przypadku mam 40 metrów i na wysokość rozważamy 20 metrów. Zakładam, że na 10 metrze dla naszego projektu na 10 metrze znajdzie się wyflajowany system na wieży 10-metrowej, więc ten punkt górny zawieszenia będzie 10 na 10 metrze. Jeżeli chcemy zmienić wymiary tego obszaru, możemy to spokojnie zrobić klikając prawym przyciskiem myszy i tutaj wybieramy zakładkę Prediction Plane, czyli plane, Prediction Plane, czyli obszar przewidywania, bo w tym obszarze będziemy przewidywali, co się będzie działo z dźwiękiem. No i tutaj mamy podany size, możemy zmienić na 100 metrów na przykład, Enter i widzimy, że okienko zmieniło nam się 20 metrów do góry, 100 metrów na szerokość. Może zostańmy przy 60 metrach, bo będzie łatwiej nam zobaczyć ten cały obszar, albo nawet zejdźmy do 50, 50 metrów idealnie, dobrze. Co teraz robimy? Żeby zasymulować, w jaki sposób rozchodzi się dźwięk, wybieramy konkretny model głośnika, którego będziemy używali. W tym przypadku używamy zakładki Insert, Flown Loudspeaker System, czyli system głośnikowy podwieszany. Druga opcja jest Ground Stacked, czyli stawiany na ziemi, bo jest też taka opcja. Wiadomo, że przy systemach Line Array nie zaleca się tego, to jest taka jakaś ostateczność, chyba że gramy w jakichś amfiteatrach, no to wtedy, kiedy publiczność, sektory publiczności są wznoszące, więc wtedy to ma sens, natomiast jeżeli mamy równe podłoże, to zasadniczo staramy się systemy typu Line Array flyować do góry. No ale Ground Stack to też są inne głośniki, bo tutaj w tym przypadku nie rozpatrujemy inaczej. Ten program pozwala nam sprawdzić nie tylko systemy Line Array, ale również systemy konwencjonalne, tam są te głośniki, zaraz będę to wszystko pokazywał. My wybieramy w tym przypadku Flown Loudspeaker System, czyli będziemy podwieszali system, otwiera nam się okienko i tutaj na samej górze nie ma właśnie rozwijanej listy. Kiedyś była taka strzałeczka, którą się naciskało. Teraz trzeba po prostu dwa razy kliknąć na tą pierwszą pozycję na liście. I tu rozwija nam się właśnie ta lista. O, teraz się pokazała ta strzałeczka. Tutaj rozwija nam się lista z wszystkimi produktami Mayera, które są dostępne w tym programie. Dla 60 metrów weźmy pod uwagę system Mika. To jest średniej skali system typu Line Array. 60 metrów będziemy widzieli, jak ten dźwięk zanika. Wybieramy sobie Mikę. Domyślnie program pokazuje nam 13 głośników, ale myślę, że skasujmy sobie, czyli Remove Element. Zejdźmy do 8 sztuk, czyli zostajemy na 8 sztukach. I w tej chwili naciśnijmy OK. Jak widać, pokazał nam się system na 12 metrze. System złożony z 8 głośników Mika grających równolegle do podłoża. I teraz istotą dobrego nagłośnienia jest rozłożenie tej energii wzdłuż obszaru nagłaśnianego, więc
Co będziemy chcieli w tej chwili zrobić, to pochylić całe grono oraz wytworzyć kąty pomiędzy nimi, tak żeby zagiął nam się do tak zwanego banana. Pozwoli to na rozstrzelenie tych osi głośników i na lepsze pokrycie energią całego obszaru nagłośnianego. Żeby to zrobić, zaznaczamy sobie głośniki prawym przyciskiem myszy, Edit Flown Loudspeaker System. I tutaj mamy opcję wpisania kątów dla poszczególnych głośników, jak również wpisania kąta całego grona. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak to będzie wyglądało. Z lewej strony pokazuje nam wynik tego, co ja robię. 13 stopni, czyli zagram do góry. Ja chcę go pochylić. Powiedzmy, że będę chciał go pochylić 6,21 stopnia. I niech tak zostanie. Dajemy Apply and Close. I nagle widzimy, że mamy grono pochylone. To grono możemy chwycić za pomocą myszy i przesuwać w dowolnym miejscu. Jak również, jeżeli znamy dokładnie wymiary i jesteśmy przygotowani, że dokładnie w tym miejscu i od tego miejsca do tego metra, na przykład mamy halę i wyznaczone strefy, jest to duży koncert, wtedy możemy to idealnie ustawić sobie zgodnie z założeniami. Możemy prawym przyciskiem znowu Edit Flown Loudspeakers i jesteśmy w stanie ustawić, z którego miejsca, na przykład 0, a Y, z którego miejsca, w którym miejscu będą umieszczone te głośniki, czyli załóżmy, że X, czyli będzie metr przed naszą sceną, zakładamy, że punkt 0 to jest krawędź naszej sceny, więc będziemy mieli metr, 1 metr przed sceną oraz oś Y, czyli na wysokość wyjedziemy na 10 metrów i znowu na dole możemy sobie nacisnąć Apply and Close. No i w tym momencie grono przeskoczyło nam dokładnie na w to miejsce, które ustawiliśmy. Co możemy zrobić dalej? Aby ustawić kąty pomiędzy głośnikami, jeszcze raz naciskamy. Możemy wyznaczyć dla każdego głośnika inny kąt, dzięki czemu grono będzie nam się zakrzywiało ku dołowi coraz bardziej. No i pokażę tutaj najprostsze ustawienie, 1, 2 razy klikam, 1,5, 2, kolejne głośniki, załóżmy 3, 6 i 8. Apply and close i nagle widzimy, że osie głośników zostały rozstrzelone. Ponieważ do 12 prawie, właściwie prawie do 15 metra nie mamy dźwięku. Możemy dalej kombinować oczywiście ustawienie tych głośników. Ale nie chodzi o to, żeby pokazać tutaj idealny rozkład. Chodzi mi o to, żeby pokazać zasadę. Więc załóżmy, że jesteśmy zadowoleni, bo front feed będzie nam grał do 15 metra. Mamy w miarę równomierne rozłożenie. Tu można by się postarać pomiędzy 20 drugim a 33 metrem gdzieś tam jeszcze te kąty pozmieniać, żeby był lepszy rozkład. Natomiast w tej chwili użyjemy opcji przewiduj, czyli naciśniemy tutaj z lewej strony predict i w tym momencie łączy się nasz program z serwerem Meyera i pokazuje nam wykres. Pokazuje nam kolorowy rozkład barw. O co chodzi z tymi barwami? Barwy pokazują nam natężenie dźwięku w danej przestrzeni. Jest to natężenie dźwięku odwzorowane praktycznie 1:1, ponieważ to nie jest jakieś wymyślone natężenie dźwięku, tylko to jest realne, przebadane w komorze bezechowej, że grono będzie tak produkować dźwięki. Teraz tu mamy z prawej strony skalę, czerwone najsilniejsza strefa stopniowo opada, aż do niebieskiego. Niebieski pokazuje nam, że mamy tutaj ubytek tego dźwięku. Dobrze, i teraz
Jedną z ważniejszych rzeczy, jeżeli dokonujemy tej predykcji, czyli tego przewidywania, jest wybór częstotliwości, którą będzie nam pokazywał program. Możemy sobie wybrać różne częstotliwości, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprawdzić, czy w jakiejś częstotliwości nie wystąpi dziura, albo ogólnie jak będzie się rozchodziło w danej częstotliwości, czyli jakie nasycenie daną częstotliwością będzie w danym punkcie. I załóżmy, że chcemy sprawdzić sobie miejsce, chcemy sobie zobaczyć, jak mowa będzie przekazywana, więc wybiorę załóżmy 4 kHz. I w tej chwili jeszcze raz musimy nacisnąć predict, żeby on przeładował te ustawienia. I pokazał nam, jak będzie wyglądał rozkład częstotliwości 4 kHz dla takiego grona powieszonego na 10 metrze. I widzimy na przykład, że w tym obszarze od 48 do 50 metra mamy poważne zaburzenie, czyli mamy za mało tych częstotliwości, a one zupełnie lecą gdzieś poza obszar nagłaśniany, wylądują gdzieś na 70 metrze, więc chcemy jeszcze zmodyfikować, więc w tym momencie możemy nacisnąć przycisk Clear, wyczyści nam ten kolorek, najeżdżamy na grono prawym przyciskiem myszy, edytuj i możemy sobie na przykład zwiększyć kąt pomiędzy tymi górnymi głośnikami. Załóżmy, że wybiorę tutaj 2 stopnie, tutaj 2 stopnie, tutaj 2 stopnie, czyli całą górę rozszerzymy, rozbijemy. Apply and close. I widzimy, że rozstrzeliliśmy górne głośniki. Ich osie strzelają troszkę w innych kierunkach. Moglibyśmy jeszcze pochylić całe grono, żeby ta górna paczka całkowicie gdzieś tam uderzała nam w 50 metr. Na razie nie ma sensu tego robić. Użyjemy opcji Predict dla 4 kHz. Łączymy się z serwerem, no i program pokazujemy. Jak widzicie, mamy zbyt duże... Już jest lepiej ogólnie, czyli przesunęliśmy tą strefę odsłuchu. Tutaj ludzie stoją na wysokości 1,50 m, więc już dostają gdzieś w tej okolicy, już dostają tym głośnikiem. Natomiast tutaj znowu mamy ten obszar między 43 metrem a 50. Mamy ciemno-niebieski, co oznacza, że jest tutaj małe nasycenie, więc znowu możemy tam kombinować z ustawieniem tych kątów, tak żeby dopełnić ten obszar daną częstotliwością. Dobrze. To jest jedna z opcji, którą pokazałem dla symulacji Line Array. Natomiast druga rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, to jeżeli chodzi o układ monitorowy, ja to pokazywałem właśnie na małopolskich warsztatach dla akustyków. Co dzieje się z dźwiękiem, kiedy użyjemy dwóch źródeł, bo istotą Line Array'a, tak jak tutaj analizujemy, istotą Line Array'a, jeżeli spełnimy warunki fizyczne, tam jest podany wzór, czyli odległość pomiędzy głośnikami będzie wystarczająco mała, to możemy rozpatrywać, że wszystkie te głośniki, załóżmy te 8 głośników, staje się jedną falą, jednorodną falą uderzeniową i nie następuje pomiędzy nimi zakłócenie zwane... My w Polsce używamy fazowanie, czyli zakłócenie, które powoduje, że niektóre częstotliwości się osłabią, niektóre się wzmocnią. Nie występuje filtr grzebieniowy, więc wszystkie głośniki, załóżmy tak teoretycznie, że idealnie sumują swoją energię i produkują ją przed siebie. Natomiast co się stanie, kiedy rozważymy dwa osobne źródła? Oddalone od siebie, niespełniające warunków Line Array, czyli nie stają, z tych dwóch źródeł produkujemy tą samą energię, ale nie staje się to jednorodną falą. I tak, z taką sytuacją mamy do czynienia przy głośnikach subbasowych. Przy głośnikach subbasowych najlepiej widać tą zależność, jeżeli rozstawimy subbasy w konfiguracji lewo-prawo. To jeżeli
będziemy używali tego samego sygnału wysyłanego do obu tych subbasów, załóżmy z szyny mono, aux, to nastąpi pomiędzy nimi interakcja. I teraz chciałbym Wam pokazać, że za pomocą tego programu można przewidzieć, co będzie się działo ze strefą nagłaśnianą, jaki uzyskamy rezultat, jeżeli ustawimy w taki sposób głośniki pomiędzy sobą i co się stanie. Skasuję w tej chwili te głośniki, które umieściliśmy i potraktujmy teraz, że patrzymy z góry. Czyli to jest 50 metrów pola nagłaśnianego. A tutaj zwiększymy sobie, żeby dobrze zobaczyć, zwiększymy sobie ten obszar również do 40 metrów, czyli prawym przyciskiem na tym obszarze, prediction plane i zwiększę 50 metrów na długość, a tutaj zrobimy 40 metrów. Obszar zrobił nam się bardziej kwadratowy, ale chciał po prostu umieścić głośniki, załóżmy na 10 metrze i na 20, czyli mamy 10-metrową scenę i z każdej strony będziemy mieli jeszcze 10 metrów, żeby zobaczyć, co się dzieje pomiędzy głośnikami. Więc insert, grant, tak, system i użyjemy standardowych basów do dużego koncertu, czyli HP700 i użyjmy tego w ilości 4 sztuki z jednej strony OK. I umieścimy to, edytuj ground stack i umieścimy to, załóżmy, będzie, ja to może umieszczę w środku, żeby było widać, czyli na 10 metrze, a dla nas wysokość będzie 10 metr, apply and close i teraz skopiujemy sobie to i wkleimy, edytujemy i ustawimy, że Y to będzie 20 metr, a tutaj będzie 10 metr. Czyli mamy w tej chwili idealnie w jednym punkcie subbasy. Są one oddalone od siebie o 10 metrów. I teraz zobaczmy, co się stanie. Możemy zaznaczyć pojedynczy system i nacisnąć predict. 4 kHz to jest dosyć dużo, więc zejdźmy do częstotliwości 80 Hz. Jeszcze raz predict. O! Teraz widzimy, w jaki sposób zachowują się cztery subbasy ustawione obok siebie. Zasadniczo grają dookólnie, ale zaczyna wytwarzać się taki jajkowaty kształt. To samo możemy zrobić, kiedy zaznaczymy drugi element. Predict pokaże nam dokładnie to samo. Natomiast teraz zobaczmy, jak zaznaczymy wszystkie te głośniki. Co się wydarzy? Boom. I to jest dokładnie to, co chciałem Wam pokazać, że za pomocą tego programu jesteśmy w stanie idealnie odwzorować nasze przewidywanie, co będzie działo się z głośnikami, z obszarem nagłaśnianym w momencie, kiedy ustawimy w taki, a nie inny sposób głośniki. Możemy sobie teraz zasymulować, że ustawimy je bliżej siebie, czyli prawym wyczyszczę, zaznaczyłem dolny rząd głośników, prawym przyciskiem edit speakers
i zaznaczmy na przykład, że on będzie na 15 metrze, czyli że zbliżam je o 5 metrów od siebie. Apply and close. Zaznaczam wszystkie te głośniki i jeszcze raz naciskam predict. Co się zmieni? Ano zmieniło się, zmienił się kąt kasowania dla częstotliwości 80 Hz. Teraz widzimy, że główna energia idzie w środek pod kątem, no musiałbym tutaj założyć oś, ale załóżmy, że to jest pod kątem 120 stopni. Mamy dosyć mocne kasowanie się 80 Hz i znowu po bokach mamy dosyć dobre wypełnienie. Jakie ma konsekwencje? Oczywiście, jeżeli tu będziemy mieli w środku staka, załóżmy na 30 metrze, to będziemy mieli świetną ilość basu i będziemy ją idealnie sobie wykręcimy miks taki, jaki chcemy. Wszystko będzie nam się zgadzało, natomiast ludzie po bokach, tutaj w tym niebieskim obszarze, będą mieli niedobór niskich częstotliwości. Musimy mieć tego świadomość, zanim dotkniemy equalizera i zanim zaczniemy mieszać w ustawieniach procesora, to powinniśmy w pierwszej kolejności wykonać wszystkie zabiegi możliwe, żeby idealnie ustawić głośniki, spowodować, że wzajemna ich interakcja jest zminimalizowana, interakcja ze ścianami, przegrodami, przeszkodami, filarami jest minimalna i dopiero wtedy, jeżeli już wiemy, że nie jesteśmy w stanie lepiej zrobić żadnego z tych ruchów, dopiero wtedy mamy możliwość użycia equalizera. Dobrze. Myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, bo i tak wyszło sporo minut. W kolejnych odsłonach będę mówił o pewnych rzeczach, które były na warsztatach. Zapraszam od razu na kolejną edycję, bo przypuszczam, że będzie. To nie jest oficjalne zaproszenie, ale skoro były 9, to zakładam, że będą jubileuszowe 10. Bardzo dziękuję Wam za czas spędzony. Zapraszam na następne odcinki. W komentarzach pod filmem możecie zadawać pytania. Zapraszam do dyskusji. No i przede wszystkim do korzystania z niesamowitego narzędzia. Serdecznie polecam. Ja korzystam z tego od 10 lat i naprawdę wiele, wiele rzeczy się nauczyłem. Myślę, że zrobię jeszcze jeden odcinek na temat MapXT, ponieważ jest tam jeszcze opcja dokonywania wirtualnych pomiarów. Można postawić mikrofon pomiarowy. Ja używałem tego i pokazywałem na warsztatach. Pokazuje nam to wykres częstotliwości oraz pokazuje nam też, co się dzieje dokładnie i tam później te miejsca, w których głośniki się kasują, w tych strefach, w których następuje wycinanie częstotliwości. Można postawić mikrofon i zobaczyć, rzeczywiście on pokaże, że tej częstotliwości nie ma. Także jest tam jeszcze kilka opcji bardzo cennych, więc myślę, że należałoby jeszcze nagrać jeden odcinek. Także zapraszam do subskrypcji, jeżeli ktoś trafił z samego YouTube'a. Ja nazywam się Łukasz Sitek i prowadzę bloga Realizacja Dźwięku Live dla realizatorów i techników dźwięku. Znajdziecie tam artykuły, zapraszam do archiwum. W archiwum znajdziecie starsze artykuły, sporo wiedzy na temat techniki, na temat realizacji. No i tutaj tym nowym odcinkiem myślę, że zapoczątkuję vloga w formie wideo. Jest to dla mnie łatwiejsze i dużo więcej rzeczy można pokazać niż za pomocą tekstu pisanego, więc myślę, że to będzie się rozwijało. Także subskrybujcie zarówno kanał YouTube, jak i Facebooka Realizacja Dźwięku Live. Pozdrawiam, do następnego.